O Klubie Równowagi dowiedziałam się na takim spotkaniu w Domu Kultury w Chrynowie, organizowanym, to był początek kwietnia. Od razu wiedziałam, że to jest to, czego potrzebuję i wiedziałam, że to, co mówi Ania, to są moje błędy, a jej wiara, jej siła przekonywania dała mi takie przekonanie, że mi też się uda. I kiedy u nas powstawała grupa, oczywiście też się do tej grupy zapisałam. Zaczęłam swoją taką prawdziwą przygodę z Klubem Równowagi w okolicach 20 kwietnia tego roku i od początku wiedziałam, że mi się uda. Ustawiłam sobie taki bardzo odważny cel, bo ja zamierzam schudnąć 20 kg zamierzałam w ciągu 3 miesięcy. No niestety 3 miesiące minęły, ale mam na swoim koncie już 17. To jest wspaniała metoda odżywiania się, na którą przestawiłam całą moją rodzinę już w tym momencie. Mój mąż też już schudł kilka kilogramów. Wszystkim bardzo smakuje to, co im przyrządzam. Ania zapytała, poprosiła mnie, żebym powiedziała, dlaczego się zdecydowałam. Zdecydowałam się dla siebie, bo nie ma kobiety, która nie chce dobrze wyglądać. W to nie uwierzę. Każda z nas chce dobrze wyglądać, chce być zadowolona z tego, co widzi w lustrze, chce zmieścić się w swoją ulubioną sukienkę. Ale zrobiłam to przede wszystkim dla mojego męża, bo wiem, jak bardzo mnie kocha i jak bardzo by chciał, żebym wyglądała tak, żebym ja była z siebie zadowolona. Jeśli ja jestem z siebie zadowolona, to i on jest ze mnie zadowolony i wszyscy jesteśmy szczęśliwi. I kiedy teraz schudłam, kiedy już teraz wyglądam lepiej, inaczej, mój mąż patrzy na mnie tak, jakby mnie widział po raz pierwszy. Patrzy na mnie tak, jak wtedy, kiedy się we mnie zakochał. Ponad 20 lat temu i bardzo często mi to powtarza. Bardzo często widzę to w jego oczach, w jego dotyku, że wróciły te czasy młodości. Oboje jesteśmy i lżejsi o te kilogramy i młodsi o wiele, wiele lat. Metoda równowagi to nie są jakieś straszne wyrzeczenia. To jest zastanowienie się nad tym, co tak naprawdę jemy, jak wyglądają porcje, które zjadamy i wystarczy pewne rzeczy po prostu zaplanować. To nie jest dieta. Ja uświadomiłam sobie to po miesiącu. Bardzo mnie już to irytuje, jak właśnie ktoś mówi o tym, że to jest dieta. To jest metoda odżywiania się, którą zamierzam stosować przez wiele lat. Dieta się kiedyś kończy, a ja nie zamierzam zmienić swojego sposobu odżywiania, bo ten sposób jest lepszy dla mnie, zdrowszy i ja się z tym lepiej czuję. Na całe życie. Na tym polega zmiana. Nie na 2-3 miesiącach diety, a później wracamy do starych, złych nawyków, tylko na tym, żeby zmienić to na całe życie, bo przecież to o to w tym wszystkim chodzi.